Cześć. Dzisiaj zajmę się tranzytami bieżącymi. To jest filmik dodatkowy. Uznałam, że jest to o tyle ważne, że warto, żeby powiedzieć o tym kilka słów. Mianowicie 25 i 26 sierpnia mamy dwie zmiany. 25 sierpnia Saturn wchodzi w ruch prosty po pół roku ruchu wstecznego. Czyli od wiosny aż do teraz mieliśmy taką sytuację, że sprawy materialne, sprawy fizyczne, sprawy związane z formalnościami, także różnego rodzaju trudności stały w miejscu. No i w tym momencie rzeczy ruszy do przodu i tak będzie aż do 18 kwietnia roku następnego. Przy czym jest tak, że w międzyczasie 24 grudnia Saturn opuszcza znak Strzelca i przechodzi do swojego własnego znaku Koziorożca i przechodzi w samą gwiazdkę. Także spodziewałabym się, że gwiazdka będzie terminem ważnym i ciekawym dla osób, które są spod znaku Koziorożca albo mają jakąś dominantę w znaku Koziorożca. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie i pamiętne. Jakby w tych okolicach, tak? Nie zawsze tranzyt władowuje się dokładnie tego danego dnia, ale ponieważ jest to dzień szczególny, to spodziewałabym się różnego rodzaju oświadczeń, czy wiadomości, czy sytuacji, które po prostu zmieniają życie. I na Polskę Saturn jest w domu pierwszym w momencie wejścia w ruch prosty, w koniunkcji z Lilith oczywiście cały czas i oczywiście cały czas jest w tym wielkim trygonie razem z planetami w znakach ognistych, czyli razem z Marsem, bo Słońce już przeszło do Panny, więc został tam Mars razem z węzłem północnym. I z Uranem i z Prozerpiną w znaku Barana. No i teraz tak, sytuacja tak wygląda, że ten wielki trygon utrzyma się do 5 września. 5 września Mars zmienia znaki, także przejdzie do Panny. Ale no, jakby mamy tutaj taki klimat, jaki obowiązuje nas na najbliższe pół roku, jeśli chodzi o Saturna. Pierwszy dom odpowiada za tożsamość, za to, kim się jest, za to, jakie decyzje się podejmuje, za to, jak się wygląda i za to też, no jakby w którą stronę chce się iść w życiu, tak? Więc jeśli mamy tegoż Saturna właśnie w pierwszym domu, tam jest jeszcze dalej Folus, taki centaur, i wreszcie tam jeszcze Juno, która łączy pierwszy i drugi dom, więc jest jasne, że te zmiany tożsamości, wyglądu i tak dalej będą dotyczyły także zmian na planie materialnym, nie takim dotyczącym ciała czy zdrowia, ale też na takim planie, ile się zarabia, jak się zarabia, w jaki sposób się pracuje i tak dalej. Więc to wygląda tak, że Saturn, o, i to jest planeta poważna, to jest planeta konkretna, taka, która, no, taka, której nie sposób lekceważyć, tak? Więc spodziewałabym się takich zmian, które wiążą się z nieco szorstkim traktowaniem siebie, po prostu obowiązki wobec siebie, nie tylko wobec innych, ale wobec siebie. To jest bardzo poważna sprawa. I te obowiązki i podejście do siebie, właśnie nieco szorstkie, ale konieczne, mają służyć poprawie sytuacji. Ponieważ mamy tutaj też Lilith, to jest jasne, że żadne samousprawiedliwienia przez te pół roku nie będą działać. To jest jakby bardzo mocno powiedziane w tym horoskopie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ale też pamiętaj, jak poprzednio sobie ścieliłeś, pamiętaj to dokładnie, dlatego że przypomnij sobie, jak to było wcześniej, tak? I zrób wreszcie, co do ciebie należy. To jest tego typu tranzyt półroczny i uważam go oczywiście za korzystny. Też ciekawe jest tutaj położenie Juno, która łączy pierwszy i drugi dom. Juno odpowiada za prestiż społeczny oraz za małżeństwo również, chociaż to nie jest główna planeta dotycząca małżeństwa, to jest planeta z
spasta asteroid, tam gdzie największym obiektem jest Ceres, a więc to jest pomiędzy Marsem a Jowiszem takie położenie. No i Juno tutaj łączy, tak? Więc jest jasne, że no jakby jakimś takim tematem nie pierwszoplanowym, ale też istotnym będą nasze związki. Tak? To jest temat. No i wreszcie Folus, który jest Centaurem, a więc taka półplanetoida, pół kometa, tak to można określić, stąd ta nazwa Centaur, jako obiekt, który ma naturę podwójną. Więc Folus jest o tyle ciekawym obiektem, że on odpowiada za poświęcenie. Za poświęcenie, za ratowanie życia, za poświęcenie też swojego życia dobrowolne za innych. Więc oczywiście w takim zwykłym ludzkim wymiarze, no to nie spodziewam się, żebyśmy nagle wszyscy znaleźli się na terenie typu, nie wiem, Sudan Południowy albo jakieś inne miejsca, gdzie, nie wiem, są jakieś wojny albo jakieś inne takie historie. Ale spodziewam się, że będzie wiele takich sytuacji, kiedy no cóż, nie będzie można się nad sobą rozczulać, bo na przykład trzeba będzie pomóc innym także. I to z własnej woli, z własnej nieprzymuszonej woli, właśnie dlatego, że chce się być taką, a nie inną osobą. Tak to wygląda. Więc to też jest korzystne, no bo jest to ewidentnie horoskop, który potencjalnie może poprawić charakter. Oczywiście są takie osoby, które nigdy się niczego się nie uczą, no i no, niestety w takiej sytuacji można się spodziewać zachowań wręcz odwrotnych oraz jakiegoś takiego narkotycznego, ponownego wpadnięcia w jakiś długi karmiczny, no i oczywiście nikomu tego nie życzę. Pozostawiam to do własnych rozmyśleń oraz no, własne decyzje, tak? To tutaj ewidentnie jest to horoskop ogromnej odpowiedzialności za własne decyzje. To, co podkreśla jeszcze taki charakter jakby odpowiedzialności za drugą osobę, to to, że w tym horoskopie wejścia w ruch prosty mamy ścisłą koniunkcję Księżyca i Jowisza w znaku wagi, a więc w znaku związków, w znaku bliskich przyjaźni, bliskich kontaktów. To jest, tutaj mamy tego rodzaju naturę, tego właśnie ruchu prostego przez najbliższe pół roku. No i to jest 25 sierpnia i teraz sobie przejdę do drugiego tranzytu, który zdarza się dzień później, do wejścia Wenus do znaku Lwa. I Wenus będzie w znaku Lwa do 20 września, więc nie jest to jakiś długi okres. Zresztą Wenus rzadko bywa w jakimś znaku długo. Jeśli tak jest, no to jest to ewenement i należy się cieszyć, no bo Wenus jest planetą pozytywną, korzystną. Tam chyba ze 2 lata temu Lwy miały taki bardzo długi tranzyt, tam 4-miesięczny. Wcześniej miały koziorożce, więc bardzo wiele osób w tym czasie albo poznało partnerów, albo się pobrało, albo jakieś inne tego typu rzeczy, tak z tych konkretnych znaków. Natomiast jeśli chodzi teraz o ten krótki tranzyt Wenus w Lwie, to Wenus tutaj jest w takich aspektach, które są niezbyt łatwe dla niej. To jest ciekawe, dlatego że Wenus jest jednocześnie w kwadraturze do Księżyca i Jowisza i jest również w kwadraturze do Urana i Prozerpiny, z tym, że wszystko to jest przez znaki. A więc jest to taka kwadratura nietypowa, taka wtedy, kiedy nie mamy wszystkich znaków kardynalnych, albo stałych, albo jakichś innych, tylko to jest sytuacja, kiedy mamy kwadraturę przez znaki, czyli tak naprawdę i Wenus, i Księżyc z Jowiszem, i Uran razem z Prozerpiną są w znakach przyjaznych, korzystnych. Więc niby to jest półkrzyż, ale to jest taki półkrzyż, który jest łatwiejszy niż większość półkrzyży. Spodziewam się, że wiele osób spod znaku Lwa będzie szukało pomocy i ją będzie znajdować u osób spod znaku Wodnika właśnie w tym okresie do 20 września. Sama Wenus znajduje się w domu 11, a więc jest to sektor przyjaźni, jest to sektor drugich poważnych związków, drugich małżeństw. Jest to wreszcie sektor zainteresowań wspólnych. Także spodziewałabym się, że osoby, które mają coś w Lwie,
No, oczywiście szczególnie jeśli mają Wenus, tak, ale nie tylko. Właśnie w tym okresie między 26 sierpnia a 20 września będą miały niezbyt wiele czasu, bo się będzie dużo działo, będzie się wydawało, że różne rzeczy nie da się ich pogodzić, a jednak okaże się, że się da. Czyli innymi słowy, to jest taki okres, kiedy jest czas na przyjemności się znajduje, ale to wszystko jest tak upchane, tak bardzo gęsto, że właściwie nie wiadomo, jakim cudem to się udaje, bo za każdym razem wydaje się, że coś się wyłoży, a jednak nie. Więc to jest niezła wiadomość. Uważam, że jest fajna, że jest ciekawa. Sporo z tych aktywności będzie dotyczyło pracy, dlatego że ascendent tego ingresu jest w znaku panny. A Ceres, no oczywiście tutaj jest tak, że znak panny sam odpowiada za pracę w sposób oczywisty, ale też będą jakieś inne rzeczy, tak? Ewidentnie też kwestie związane z jakimiś przyjemnościami własnymi, zainteresowaniami będą wchodziły w grę, dlatego że Ceres jest tutaj także w 11 domu, jeszcze w raku, więc część tych przyjemności będzie związana z ludźmi, którzy są rodziną albo są jak rodzina. No, a drugi władca znaku panny, czyli Merkury, jest w koniunkcji ze Słońcem w znaku panny, a więc i w 12 domu, więc jest jasne, że też może się okazać, że pracy jest zdecydowanie więcej niż by człowiek się spodziewał. No, w ogóle z tego nikt się nie cieszy. Mam nadzieję, że za tą pracą pójdą także pieniądze. No i to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia następnym razem. Zajrzyjcie jeszcze na moją stronę, oczywiście, to co mówię zawsze. No, koniec.